6:30 rano. Wczoraj spotkaliśmy Polaków w barze i tak się złożyło, że dzisiaj jedziemy oglądać Dugonie razem. No, takie mityczne stwory, które były uważane za syreny kiedyś. No, teraz są zagrożone. Ważą takie 400 kilo słonie i żrą trawę całymi dniami. Jak bardzo cieszysz się, że będziesz mogła zobaczyć zwierzęta, które żrą trawę przez cały dzień? To w sumie nic takiego tego ekscytującego. Już krowy w Polsce mamy, nie? No. Sport narodowy. Walki kogutów i koszykówka po Amerykańcach. Tak się przyjęło. Możemy w Polsce zacząć organizować walki kogutów. Pan mówi kr, a indyki zapierdzielają. I kury też. Dugongi czekają. Nawet podobno są małe. Będzie się... 16 godzina na łódce, Dugoni dalej nie ma. Godzina 17, wszyscy dalej patrzą. Dobra. Jeden człowiek wypatrzony, jedna łódka. Próbki zażarte, bez zmian. Kanapek jeszcze nie dostaliśmy, najgorsze. Siódme okrążenie wokół tego samego kamienia. W poszukiwaniu dugongów. Na szlaku po dugongach. Jest godzina 12:10. Rum zaczął być wypoczęty. Dżentelmeni zaczęli spożywać alkohol. Ciężki od razu. No od 12. O 12:05, żeby nie było pozorów. Nie wiemy, czy zobaczymy dugongi. Ale jak nie zobaczymy, to będzie bardzo droga wycieczka krajoznawcza. Standardowo słońce świeci, jest ciepło, nie pada. 35 stopni. Ktoś czuje, że zaraz to A może jest pomysł. Czuję, że bąka. Zwane krowami morskimi, przez to, że żują trawę przez cały dzień i zjadają 20 kilo zieleniny. Żyją zazwyczaj w małych rodzinkach, są bardzo powolne. Samice są większe od samców, jak w prawidłowej śląskiej rodzinie. How far is it? Kiedyś uważane za syreny. Yeah. Z leczniczymi łzami. Łzy uznawane są jako amulety. I może nawet nam się uda teraz jakiegoś zobaczyć. To zmieszane czy czyste? Czyste. Czyli może nie pływaliśmy na marne. Mam nadzieję. Co, wolisz nie ryzykować, tak? Jest podobno.
dogoni. Chyba, że to jakiś lokalny chłop się przebrał. Ale był bardzo szybki w takim razie. Ze śrubą chyba wrzucił. Ja myślałem, że one tak powoli sobie będą siedziały na dnie, jakby trawę, a one zapieprzały. Taki długoń podobno 8 węzłów osiąga. Wczoraj mieliśmy zobaczyć dugonie. W sumie widziałem dwa cienie, ale Ada nie widziała. Powiedzmy, że widziała. Krowy morskie. Za takie hajsy straszne. Bo są zagrożone wyginięciem i robią na tym hajs, bo mało firm robi wycieczki, żeby je oglądać. Więc wydaliśmy normalnie za parę set kilo ryżu chyba hajs. Nie? No ale są szybkie, to wiemy. Ciąża ich trwa 15 miesięcy, albo 11, albo 13. Nikt nic nie wie. Mają 4 metry prawie w maksymalnych osiągach, ale zazwyczaj tak do 3. I samica jest duża. I rodzi tylko jedno małe, które mu się opiekuje. No. A tylko jedną ciążę może mieć? Nie, jedno małe, a potem od 5 do 7 lat czeka na następne dziecko. Taki mają żywot normalnie. To długo, bo długo, dlatego długo. Że dlatego tak długo czekaliśmy na nich wczoraj. A dzisiaj jedziemy na jakieś jeziora dziwne i... Gdzie? Kayangan Lake. Kayangan Lake. Ja nie wiem, wyspy co to jest. Koron. Ada wie, co to jest. Wyspy Koron i jezioro z wodą pewnie. Więc pewnie znowu będę moczył dupę, Ada też. No i znowu się zjaramy. Tak trzeba. Jazda trajkami to zawsze taki dreszczyk emocji. Za 2 zeta wydrży dupa. Woźny pan sprzedaje browar. Plaża nazywa się Cyc. To znaczy się Cyc plaża. Całkiem przyjemna rawa. Nie? Ada normalnie się tak zlała z wodą, że nie chce już z niej wychodzić. Syrena. A ja staję się słoniem morskim. Albo krową morskim. Przyjemne widoczki. Bardzo. Chyba będzie mi brakowało. Miesiące temu utopiła się tu dwójka Czechów czy Słowaków i przez to teraz trzeba dylać na górę w kamizelkach ratunkowych. Bo inaczej się nie zanurzy. A wody się mieszają. No free diving. 70 na 30. I tworzą się warstwy, które się nie przenikają. Na punkcie widokowym w Kayangan Lake i musimy czekać w kolejce na swoje zdjęcie. A tyle tutaj jest turystów.
Ale tu musisz bliska zrobić, bo tak to nie widzę. Aha, Szymon ma kapot. Co mam? Kapot. Nie jest tak się pożyczałem. Brzmi jak kąpielisko na ZNP w Żorach. Takie dźwięki szczęśliwych ludzi. W nieco lepszym otoczeniu. No ale ZNP niczego sobie. No, I wanted the water. Cierpię pływać w kamizelkach ratunkowych. Tutaj niby wymagają. Brzmi bardziej jak Norwegia niż Filipiny. Nie widać warstw wody, które się ze sobą mieszają. Woda jest mniej więcej słodko-słona. W proporcjach 70-30% słodkiej i 30% słonej, no tak. Nie urywa. Możemy. Tak fajnie jak słońce zaszło. Znaczy nie zaszło, ale zaszło. Ochłodziło się do 30 stopni. Jej, wiatr. Taki widok na Tatry. My idziemy na targ rybny. Nie wiem po co, ale pooglądać rybki, które już chyba się nie ruszają. Z którymi dzisiaj pływaliśmy na pewno. Pewnie tak. Ale dziabąk. Twoje dziabąk. Kupujemy oryginalną muzykę. Taki empik lokalny. Ada skonwertowała się na islam. Czemu? Bo myjesz stopy w lewie. Chciałam. A to po islamsku tak jest, czy co? No, myję się przed modlitwą. Sądzisz, że jeżdżenie na rowerze to modlitwa? Nie wiem. Może być dla niektórych. Dzisiaj płyniemy do Maniny. Mamy jeszcze 4 godziny do zabicia. A właściwie to chyba 3. Bo o 3 jest check-in. O 4.30 odbywa prom. Standardowo ciepło, koguty piejo. Indyki szaleją. Zdążymy jeszcze pójść do fryzjera, wydrukować bilety i coś zjeść. A za 5 dni będziemy w Kazachstanie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, w Almatach. Tyle hoteli zwiedziliśmy. Ada ma nowego kolegę. Takiego wielkiego piesa mamy. Co wielu. W sumie jakby nie patrzeć, te rowery się całkiem dobrze spisały. Nie słuchajcie moich przekleństw, których mi już czasami brakuje przy podjazdach, ale w porównaniu do poprzednich wypadów to ilość kapci na przykład. Zrobiliśmy może 2 przez 4 miesiące. W porównaniu do, nie wiem, mojego wypadu w Szwecji, Gruzja, złapałem 20. Nie było jakichś strasznych przeżyć. Pękniętych części, ani nie jest nie całkowicie rowerów, może skrzywionych jak przerzutki. Rozpalone narzędzia typu rozpina pojętnika właśnie w Brunei, gdzie spędziliśmy cały dzień na szukaniu sklepu z rowerowego z rozpinaczem łańcucha. No a tak poza tym się jedzie całkiem dobrze. Wiadomo, na 29 calach by się szybciej jechało, no ale prawdopodobnie
więcej by nasze rowery kosztowały pierwotnie, bo za te daliśmy 2000 zł, jakby nie patrzeć. To świetna cena. No plus osprzęt oczywiście. Czyli saki, które już mam i bagażniki po 150 każdy. A tak to nie sprawdziły się jakieś ładowarki rowerowe na przednią piastę. Bielony to wywaliłem, mimo że dałem też stówę ponad. Ale nie działa. No i jeszcze transporty rowerów po promach i samolotach, to wszystko kosztuje. Więc może lepiej czasami kupić rower na miejscu. Może. To do waszej rozkminy. Piesek szukał narkotyków w naszej tasie, ale się nie doszukał. Bo takich też nie mamy. A szkoda. Tak wygląda to całe formuła. Łóżko, jak wiem, już miał puter, będziemy sobie leżeć przez 14 godzin. Rower kosztował jakieś 15 zł ekstra. W tym jest wliczony. Nie w tym. W cenie biletu, który kosztuje praktycznie. Myślę. Nie. Jest to chyba z 300 zł na dwie osoby. Na tej dosyć niebezpiecznej linii. W tym jest wliczona pościel, miejsce leżące i jeden obiad. Czyli nie jest źle. Jutro rano o 7.30 będziemy w Manili. Teraz jest jakaś 4 i za pół godziny wypływamy podobno. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie nagranie. Fajnie było na tym koron. Chętnie bym to wrócił na dłużej. Muszę przyznać, że się dopiero co poluzowałem wakacyjnie przez te 4 miesiące. To był jedyny czas, kiedy sobie mogliśmy popływać na luzie na plaży i popić trochę browarów. A teraz Kazachstan. Ale jeszcze przed tym Sagrada na północy Filipin.